wy tu jesteście, to przychodzą oni, nie? Wypatrz, to jest nasz basen. A to tak? Oni siedzieli jak w te krześle na tym. Tutaj papa sobie okulary, to znajdziemy. Chyba, że tak. Nie nagrałam. Widziałam, nie nagrałam tej walki. Albo wiesz, jak się teraz rzuć, rzuć się brzuchem jakby. Tylko się rzuć wyżej. Zobaczymy. O, jaka rybka. Znowu odpaniakować, a teraz mogę to palić. Teraz straci równowagę zaraz. Nie, ja mam kapelusz! Odnoś się, wyrzuć go! Wyrzuć go! Do góry go, papa! Nie! Nie! Jak walisz? Uważam tak tykle, ale nie będę podszczypywać. Ja na środek bardziej, to bo mnie taka nie stawi. Dominik powiedział, że jak będzie nas gonił aligator, to mamy uciekać. On jest słodziak. Hera, patrz jakie drzewo. Tymi wiszącymi, co ty mówiłaś. Nie, bardzo duże i pełne. Majestatyczne. A liana. A, to jest liana? Kasia polecała to miejsce ze względu na to, że jest tu dużo aligatorów i robi to wrażenie. Więc idziemy z naszym przewodnikiem Katarzyną i zobaczymy, czy rzeczywiście jest warte zobaczenia. Było ostrzeżenie już przed aligatorami. Jak widzicie, nie można być z psem, a nic, żeby czasem aligator nie chciał zjeść. Co to na tym drzewie strasznego jest? Oh my god! Pajęczyna taka gęsta, ale jak nie pokazuję. Spojrzenie pokazuję. Zrobiłam, ale... Boję się tam podejść. Nie ma co ryzykować. Nie, nie, my tylko kawałek. O, kiedyś tu pociąg jeździł u góry. Teraz zobaczę, to z dżungla. Patrzcie, jakie drzewo. Mój jak z króla lwa. Po zwiedzaniu aligatorów idziemy wszystkie cztery na kółeczka. Zobaczymy, czy Iwona, nasza gwiazda z poprzednich filmów sprzed roku, poradzi sobie tym razem lepiej, bo nie ma Daniela, żeby ją uratował. Ale to był drugi raz z rzędu, to szosłabłam na siłach. Drugi raz. Ciebie od czasu do pierwszy raz była ciągle na sznurku, nie opowiadaj. Pierwszy raz była ciągle na lince, a drugi raz trzeba było ratować. Tam już są boje, że trzeba na prawą stronę. O, mama. Ja się cieszę, że Daniel ją ratuje. O, tu jakieś krowy trzymali. Jakieś dziki chyba, nie wiem. Te drzewa robią robotę z tymi suchymi takimi lianami. Są taki mech, ale to fajnie wygląda. Na filmie pewnie tak nie wyjdzie, ale na żywo robi wrażenie. Bo z takiego czegoś te drzewa się składają. Idziemy teraz kładką i może będą widoczne aligatory, jak dojdziemy do punktu widokowego. Mamy zajączka. Na razie aligatorów nie widać, ale pokarm już czeka. Opowiadaj. Ostatnim razem jak tu byłaś, było to zimą, tak? No nie było żadnej tej zielonej rośliny na wodzie. Tylko i... woda? Tak jak tam? Tak, woda po prostu tak jak tam. I mnóstwo aligatorów, no setki. Setki, a teraz jednego nie ma.
nawet leżały tak na trawie, Kasia mówi. Tutaj leżały. Tak jak idziemy, jak ja idę teraz. Po sobie leżały. Masakra. Ale to było zimą. No. A kłoda. Tak. Aligator. A jak kłoda wygląda? Na pewno to jest aligator? Jest tych aligatorów, tylko się tam w wodzie, nie wylegują się. Tak, to jest tak. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Piąty sobie leży tam z drugiej strony na trawie. I tu kolejne płyną. Wracamy. Widziałyśmy, więc nie źle, jesteśmy w miarę zadowolone, ale przy tych zdjęciach, które Kasia wykonała 23 grudnia, czyli zimową porą tutaj, to nie ma porównania. Nie, tam jeden na drugim był. Jest jeden na wierzchu. Jedziemy teraz coś zjeść, a potem na kurczka. Let's go. Na kółeczka, piękna pogoda, piękna wakacyjna Karolinka. O, tutaj możecie zobaczyć, jakie są kółeczka do wyboru, albo takie kajaki pompowane. 8 dolarów za pociąg, którym wozicie kółka. Myślę, że się opłaca naprawdę kawałek. Trzeba iść bez tego pociągu. Można też różne kajaki, albo właśnie te deski takie pompowane. Już sprzęty są gotowe. Czekamy, tu zajedzie zaraz kolejka. Tam ładują kółka, my sobie siadamy. Jak ci się kółka podobają? Warte tego szumu wokół kółek? Warte. Przyjemnie. Fajnie. Płyniesz sobie. Nie, nawet nie trzeba nic robić i się płynie, nie? A Kara włączyła drugi bieg. Ciśnie Kara i to bez butów. Proszę, sobie śmigamy na kółeczkę. Śmigamy? Śmigamy. Stoimy w miejscu. I śmigamy. 30 stopni. Błękitne niebo, bezchmurne. Ptaszki śpiewają. Ptaszki śpiewają. Żółwiki naokoło. Czego chcieć więcej? Woda czyściutka. I mama, która nie potrzebuje żadnej pomocy. Ach, to jest przyjemność po prostu. Co ma przyjemność? Mamy na czym się wyginały. Teraz ma odpowiednie wiosła. Raczki się wyginały, w sensie do tego. To dobrze, że to ma takie twarde, w ogóle nie giętkie. No tak, inne ważyły 150 gram, to tylko to. Nic więcej nie trzeba. Po co wiosła, jak można butami? Słyszę, że wiosła chyba były odpłatne. Zobaczymy, jak Karolina sobie radzi w akcji. Ja mam papieru jak delfin. Chyba skorowany. Nie no, Kara ciśnie. Ja jednym wiosłem ją przegonię. A, oddala się. Kółka zaliczone. Fajnie było. Pływ cały zajął nam jakieś 3 godzinki, więc kurczę, to jest sporo. I fajnie, bo przyspiało mi się na kółeczku. Elegancki relaks. Idź mama, pokażę jak się robi. Tutaj kijkiem tak na dotyk wyleci jedna piłka.
kładzie się ona. Mama tutaj kładzie, uwaga, odsuń się mama Iwona za czerwoną kreskę. No, może tam polecieć się. Uwaga. Zobaczymy, czy się mamie uda. A, nie trafiło. O! Mama. Fajnie. Mam zeza. Nigdy nie poleciała, nie trafiła. Moja mała, ja nie trafiła. Nie trafiła. Padła. Proszę bardzo. No, ile? 3 punkty. 3 punkty. A teraz 4. Paulina, masz jeszcze jedną piłkę. Teraz rzucę 10 punktów. O, ale poleciało w nic. W nicość. Chciałam po prostu was trochę oszukać. Zostaje instrukcji, zobaczymy, czy na coś to się zda. Będzie 0, ale chyba jest trafione. No zobaczymy, czy to pierwszy razem się uda. Po 3 robimy. No. Prawie. O, skręciła, ale ominęła. No ale się zgadza. Każda miała być celna. Celna, ale... Doleciało? 6 punktów dostała. No proszę. Początki były trudne. Zapowiadało się słabo. Jednak. Ale wystarczyła jedna runda rozgrzewki i już sekret odkryty. I teraz proszę bardzo. Tablica mówi wszystko. Nasz czarny koń tego turnieju. O, przecież mam tutaj nagrywa czarnego konia i od razu problemy. Nie udało się. Widać krowa, która dużo musi. Bo chciałam troszkę mocniej, a to nie było dobre rozwiązanie. Jeszcze jest szansa dalej. Już się powiedziała, to jest jej kij, od razu idzie robota. Wyniki mówią same za siebie, jak zwykle przegrywam w Top Golfa, a to jest nasza mistrzyni. Kasia podbija to. A tu łobuz. Rzut teraz mistrza. Ostatnia piłka. Owocki, arbuziki, winogrono, bo ta dama tam to jest bardzo łakoma na owoce. Nie wierzę, o niej mówię, ale chyba czuję, że coś się święci. Selfie. Jest gdzieś arbuzka? Już jadłam. Karolina znalazła chyba dziedzictwo kultury. Znalazłaś zęba? Pokażę hit nad hity, co znalazłam. Co to jest, Kasia? Muszelka. O, jak muszelka? To nie jest muszelka. Co to może być? Muszelka. A zobacz, jaki tutaj jest wzór roślinki? No zaraz odpalę Google. Będziemy szukać, jak mam, w ogóle jestem milionerką. Może to jest jakieś dziedzictwo starożytnych Rzymów? Nie. Rzymów? Kasia mówi, że tak coś widziała, ale jednak wygooglować trzeba. Czyli wiedzy nie ma. Karolina, to musi być. Adamowi zdjęcie. To nie jest coś normalnego. Pokaż mi tą dziwną. Tu. Czekaj. Położyć to? Nie wiem, czy ręcznika ci będzie. I z drugiej strony też tak. I w środku.
dolar. Czyli co to jest? Nie wiadomo. Sand dolar. Z mioceńskiego pliocenu. Czekaj. Czyli co? Z takiej epoki starej. Pomachajcie. Kiedyś za tą okładką znaleźliśmy żółwika, jak sobie śmigał. Dzisiaj jeszcze żadnego nie widziałyśmy, ale mam nadzieję... O, idzie kara. Mam nadzieję, że jeszcze wszystko przed nami. Akurat słońce zaszło, więc jest luzik, bo tak to grzeje fest. A jest dopiero kwiecień. A gwiazda! Byliśmy w Walmartce takie próbki z Cheetosów, bardzo ostre. Jak otworzyłam, zobaczyłam ten kolor. Teraz wiedziałam, że będą bardzo ostre. Sprawdzimy. Iwona przetestuje. Przetestuj, mamuś. O nie. Czy są ostre? Nie lubię, może nie są. Po obrazku widać. Może nie są. Podejmujesz się wyzwania? Nie. Tara, chodź się podjąć wyzwania. Tara się zawsze podejmie wyzwania. Podejmij się wyzwania, czy są ostre. Zapach. Bez szału? Nie są. Nie są? Ja tam tu lekko pieczę język. No to co to za, co to za siema? Mama się nie podjęła. Mama ma delikatne podniebienie. Wszystko, co delikatnie jest ostre, to w nie pali. Jesteśmy właśnie na obiadku w Chili's i zamówiliśmy sobie żeberka. Takie, tylko ja oczywiście wziąłam full, bo wielkie, żeby się najeść. Do syta. Chili's słynie z żeberek. Tak jak Kasia mówi, Chili's słynie z żeberek, więc zamawiam, sprawdzę, czy rzeczywiście jest dobre. Mama sobie wzięła chiński czekielny. Karolinka wzięła burgerka z frytkami. Czymś jeszcze? I chips and salsa na przystawkę. Jakaś sałateczka jakąś, tak? Nie, papa. Pokaż, co pani kazała w takim razie? Enchilada. Enchilada, enchilada bardzo lubię. I quesadilla tak samo. A to co masz do jedzenia już? Zupkę. A co za zupka? Chicken enchilada. Wszystko wygląda na zdjęciach apetycznie, więc myślę, że będziemy zadowoleni. Dobrze, jak zwykle siedzę w bagażniku. Tak. Miałam taką panoramę ze sobą. Witamy się z wami z Jacksonville. Jak widzicie, za nami panorama miasta. A z prawej strony fontannę, na której będzie pokaz o godzinie 20. Mamy troszkę czasu, dlatego idziemy się przejść. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day. Jadę ciotki zapłakane. Machamy! Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what